Kiedy myślę o rozwoju mojej szkoły i o tym, co ma się wydarzyć za kilka lat, czy też nawet za kilka miesięcy, to myślę, że ten kierunek będzie związany ze zwiększeniem jeszcze ilości praktyk, właśnie z postawieniem na absolutnie na praktykę zawodową, czyli nabywanie kompetencji bezpośrednio w kontakcie z klientką w gabinetach kosmetycznych, w gabinetach czy w studiach fryzjerskich. Także myślę, że ten kierunek będę chciała rozwinąć, jeśli chodzi o szkołę. Jak również myślę sobie o tym, że warto już, że przyszedł taki moment, kiedy warto szkolić trenerów, czyli osoby, które będą przygotowywać w sposób zawodowy, kompetentny, odpowiednio dobrze ustawiony pedagogicznie, merytorycznie, dydaktycznie następną kadrę, czyli kolejnych wizażystów. Więc będę chciała rozwinąć dział związany z zawodowym przygotowaniem trenera profesjonalnych technik makijażu, osoby, która będzie uczyła wizażystów, stylistów i przygotowywała tak, jak ja dzisiaj przygotowuję. Jest to zawód, przed którym, zawód z przyszłością, absolutnie. Jestem co do tego całkowicie przekonana, że zawód wizażysty, stylisty to jest zawód, który dopiero tak naprawdę rozpoczyna się w Polsce i dopiero rozwija się. Także wiele, wiele jeszcze ciekawych możliwości przed wizażystami i coraz większe potrzeby ze strony klientek. Także myślę, że to będą te kierunki. Na pewno też kwestie związane z top treningami bardzo nam się sprawdzają, czyli takie obszary działania, takie obszary praktykowania umiejętności nabytych podczas kursów i szkoleń, które są rozwijane podczas top treningów zakończonych sesjami zdjęciowymi. Bardzo ciekawa przygoda, tematyczne sesje zdjęciowe, bardzo, bardzo wiele fajnych wrażeń i emocji z tym związanych, jak również taka weryfikacja umiejętności, takie sprawdzenie umiejętności nie tylko technicznych, ale również rozwijanie kreatywnego podejścia do tematu, takich autorskich rozwiązań indywidualnych. Także to są kwestie, które na pewno bardzo również będą procentowały w przyszłej pracy wizażysty, stylisty.